Dzień dobry, witamy w programie Czas dla Seniora. Na początek proszę o przedstawienie się, jak Pani ma na imię, skąd Pani pochodzi? No, mam na imię Maria, pochodzę ze Swarzędza. Od 6 lat tutaj mieszkam, w Swarzędzie, bardzo pięknie zresztą. Dobrze, i jaki temat sprowadza Panią do naszego programu, o czym chciałaby Pani nam dzisiaj tutaj opowiedzieć? Rozmawialiśmy z grupą przede wszystkim o zdrowiu seniora. Zdrowie seniora dotyczy lekarzy, specjalistów, do których się czeka bardzo długo, rok i półtora roku. I tutaj w ogóle w Swarzędzu nie ma endokrynologa. I to jest bardzo ważne dla nas, bo wiele osób chorują na tarczycę, i trzeba dojeżdżać tam do Poznania i nie ma tego lekarza. I czeka się na wizytę półtora roku. Ja tak czekałam. Czyli chcieliby Państwo zwiększenia dostępności do usług specjalistycznych, przede wszystkim do endokrynologa? Nie. Przede wszystkim, żeby endokrynolog był tu w Swarzędzu. Tak. Z ramienia Narodowego Funduszu Zdrowia, a nie z ramienia prywatnego. Czy mają Państwo jakiś pomysł, jak to osiągnąć, w jaki sposób doprowadzić do rozwiązania tego problemu? Myśmy już rozmawiali na ten temat na Radzie Seniorów, ale na tym się skończyło póki co. Czyli żadne kroki nie zostały podjęte? No, to my jesteśmy tutaj w Radzie Seniorów dopiero od wiosny, także było trudno cokolwiek podjąć jakąśkolwiek decyzję, ale temat został nadany. Okej. Czego tutaj by Państwo oczekiwali od samorządu, od gminy? Czy tutaj oni mogliby Państwa jakoś wesprzeć w tym obszarze? Tak, oczywiście, że tak. No, przede wszystkim gmina powinna nas wesprzeć. No, wiem tylko tyle, że tych endokrynologów jest mało. Mhm. I lekarzy jest też mniej, ale mimo wszystko jest bardzo, bardzo potrzebne są ci lekarze. Jeśli chodzi o zdrowie, to jeszcze mam jedną sprawę, która dotyczy nas wszystkich, i dzieci, i nas. Smog, który jest nas szczególnie na ulicy Cieszkowskiego, w ogóle wszędzie, jak jest chłodno, zaczynają palić w piecach, to nie wiadomo, czym palą, bo jest taki... Czyli to jest też taka jakby druga inicjatywa, o którą chcieliby Państwo tutaj zawalczyć. Mhm. I to nawet nie specjalnie tak zawalczyć odgórnie, od ratusza, tylko rozmawiać z ludźmi na temat świadomości tego, jak można z tym smogiem, co można zrobić, żeby tego smogu nie było nie tylko na ulicy Cieszkowskiego z samochodów, ale również, żeby ludzie nie palili różnymi tam świeciami, które zatykają nam płuca, które tam się bardzo... I o tę świadomość trzeba... Tutaj zawalczyć. Pewne inicjatywy już są podejmowane zarówno przez gminę, jak i też przez metropolię. Ale czy Państwo mają jakiś konkretny pomysł, co można by zrobić? Pani mówi o zwiększaniu świadomości. Tutaj mają Państwo na myśli jakieś szkolenia, warsztaty, czy jakiś jeszcze inny innowacyjny pomysł skierowany stricte dla seniorów? Stricte dla seniorów. No właśnie pytanie, czy ta świadomość, tutaj chodzi o zwiększenie świadomości wśród seniorów, czy wszystkich? Dla wszystkich ludzi, oczywiście, jeśli chodzi o... Ja myślę, że seniorzy mają większą świadomość taką ekologiczną niż, przepraszam za określenie, ludzie w średnim wieku. Tak prawdę mówiąc, tak z obserwacji, bo oni od małego mają wdrukowane, też się tak powiem, czystość. Jak jest papierek, to do kosza. Jak jest torebka, to do kosza, a nie tam gdziekolwiek rzucam i to fruwa wszystko. I nawet jak się tam zwróci uwagę komuś, to no różnie to tam bywa, że trzeba podnieść. Ja po prostu jak widzę jakiś papier czy torebkę, to właśnie mówię, biorę i wrzucam do kosza. Super. Dobrze, czy jeszcze jakieś tematy tutaj są dla Państwa ważne? Bo te dwie inicjatywy oczywiście są bardzo ważne. Tak, jeszcze są... Ekologia, to już mówię. Powtórzę to, co tutaj mówił Pan. O zdrowiu też, o organizowanie wycieczki z seniorami z dotacjami, bo my tutaj Renia bardzo dynamicznie organizuje te wycieczki, ale z dotacjami to jest różnie.
i trzeba by może zwiększyć trochę tych pieniędzy, żebyśmy mogli częściej jeździć na wycieczki, ale żeby chociaż za autobus zapłacić. Super, to kończymy na tym przyjemnym aspekcie. Już, a jeszcze bym chciała jedno powiedzieć, że w Ośrodku Kultury jest taka sekcja tańców w kręgu, który prowadzę, i Ośrodek Kultury dla Seniorów zrobił tę formę ruchu bezpłatnie. Czyli takie inicjatywy wspieramy. Mamy nadzieję, że tutaj się uda. Bardzo dziękuję za miłą rozmowę. No, ale chciałam może jeszcze jedno o miejscu, w którym mogliby się seniorzy spotykać, kawiarnie. I zwracam się w tym momencie do ratusza, żeby te kawiarnie, w których mogliby się seniorzy spotykać po cenach i kupować herbaty po cenach takich normalnych, żeby ratusz zwolnił ich z podatku. Dziękuję. Są Państwo bardzo kreatywni, duże inicjatywy. Będziemy trzymać kciuki. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Dziękuję.